Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunka. Trzeba no poczyścić nieco tych zadań pobocznych, bo się nazbierało większych, mniejszych, znanych i nieznanych. Jednym z zadań znanych jest zadanie kontrakt, kto daje i zabiera. Nawet już nie pamiętam od kogo to przyszło. Nie ma to w sumie większego znaczenia. W każdym razie nie tu chciałem. Chciałem na mapę. Chciałem na mapę. Jestem tutaj. Taka, powiedzmy, z grubsza południowo-zachodnia część Night City. Tak więc, no, jakiś tam kontrakt gdzieś wcześniej w trakcie jakiegoś zadania wpadł. No i teraz trzeba ten kontrakt spełnić. Także zapraszam do oglądania, do zostawienia łapki w górę pod filmem, komentarza. No i lecimy, zobaczymy, co nas tutaj. Co to tu za niespodzianki nas czekają? Halo? Dobra, bo. A tutaj Znowu? można przejść, tak. Mówię ci, zostaw tę robotę i problemy się skończą. Odnajdź suwa, okej. Wiem, że to twoje życie, ale dzwonisz, to mówię. Okay. Czy co, wchodzimy z buta? Naruszenie protokołu. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pojawił się nowy demon, bloker optyczny, a to dlatego, że zmieniłem sobie wszczepy i założyłem sobie restart optyki, czy jakoś tak to się nazywa. I po wrzuceniu tego haka wskoczyło mi właśnie bloker optyczny. No i teraz mam większą zagwozdkę, co stosować. No i tak generalnie stosuję lodołamacz i zbiorowe odsłonięcie, ale czasami warto któryś sobie z nich odpuścić i wrzucić bloker optyczny. Póki co nie ma co. Używam pierwszego i drugiego, trzeci sobie odpuszczam. Chyba że wpadnie, że tak powiem, przy okazji. No to czemu nie? Dobra. 55, ale kicha. Co to tu mi się robiło? Tutaj nie ma jak się do tego dostać. Wejście 55, 55. Tutaj nie da rady. Wejście 55, 55. 7A, 1C, FF, 1C. Gdzie to było? Dobra, chyba tutaj. Mam nadzieję, że nie zrobię błędu. Wejście 55, 55, 7A, 1C, FF, 1C. Niestety brakuje mi troszeczkę w buforze. Gdybym miał ze dwa punkty więcej w buforze, to naprawdę wchodziłoby mi więcej. No trudno, jest tak jest. Trzeba to jakoś przeżyć. Kamerka, oczywiście. Wróć, przejęcie, bardzo chętnie. Nie wiem, ile ich tutaj jest. Zwarcie. Tutaj tego mniej. Tutaj sztuka tylko jedna, nie było ich więcej. No trudno. Wypalenie synaps. Możemy zrobić wypalenie synaps. Okej, okay, druga kamerka. Przejmujemy kolejną. Oblecimy okolice. Trzeba posprawdzać. Trzeba wszystko tu posprawdzać. Czy się coś gdzieś dzieje. Zidentyfikowano przeciwników. Zwłoki, tak? Oj. Dobra, o, czyli tutaj. Dzień dobry panu. Jeden. Oj, a tam się ktoś drugi załapał. Bardzo fajnie. I trzeci nawet. O lala. Jakżeż ładnie. Jakżeż ładnie. No, co tu mi się stało? Aha, bo uciekł mi z zakresu. Uciekł mi z zakresu. Sympatyczny gościu. Dobra. To jest kamera z rogu, tak? Dzień dobry. Chwilunię jeszcze trzeba poczekać na, żeby się odnowił atak wirusowy. Tak, też jest taki myk, że
w wyniku tych wszystkich udoskonaleń, jakie sobie wprowadziłem w moim zestawie, atak wirusowy się przenosi na większą ilość, w sumie nie pamiętam, czy na większą ilość wrogów, czy na większą odległość. No tak czy inaczej jest lepiej. Jest lepiej, jak widzicie, bo skacze wszystko jak szalone. A, bo sobie wrzuciłem nowy ten. Jeżeli dobrze pamiętam, wrzuciłem sobie nowy system operacyjny, który mi umożliwia właśnie takie rzeczy. Tutaj ktoś się przewraca. Nie ma lekko, trzeba się poprzewracać czasami. Tam się coś chował? Czy mi się wydawało? Wydawało mi się. Ujawnianie interfejsu. Jeszcze tutaj widzisz coś? A tutaj jeszcze się pan chowa. Zwarcie, proszę, dziękujemy. Jeszcze pan przeżył. No to jeszcze atak wirusowy dorzucimy. Jeszcze pan przeżył. Ole, jest twardy gość. Twardy gość jest. Bycie kur zapiał. Dobra, starczy. Ile można. Trzeba tu oczywiście pozbierać to wszystko. Bo bez pozbierania ani rusz. No i to by było na tyle. Dobra, teraz tak. Teraz tutaj zbieramy skarby. Tam jeszcze kamera jakaś sterczy. Chociaż nie powinna. Dobra, stąd jej nie wezmę. Trudno. Jest takie. Kamerka, gdzie ty mnie tu widzisz? Tryb sojusznika, dziękujemy. Dobrze, teraz tak. Tutaj kamera na rogu. No, dlaczego one są wszystkie ten? Przecież powinny być już nieaktywne. Trzeba wszystko, kurna, wszystko ręcznie robić i wszystko za nich. Co za ludzie, no. Dobra, chodzimy, zbieramy i tak dalej, tutaj coś jeszcze gdzieś. A tu jest kamera, dzień dobry pani. Tutaj punkt dostępu. Tutaj kamera na rogu, czy co to jest? Antena satelitarna. Akcelerator, co? Dobra, nieważne. Tutaj wyczyszczone, tam jeszcze kamerka jest daleko. Złapię ją? Nie złapię. Dobra, i to jest tak. Tutaj oczywiście wszystkie skarby trzeba... No... się prędzej chapnąć. Tak, lecimy dalej. Tutaj można się coś z tym zrobić? Oj, 14 poziom siły, to nie damy rady, trudno. Na szczęście nie ma takiej potrzeby, żeby się w ten sposób przebijać. Dobra, tutaj widzę, się posypały dobrodziejstwa. Okej, to jest raz i to jest dwa. I tutaj pana też. Panu pomagamy się, że tak powiem, podnieść. Przynajmniej częściowo. Dobrze. Oprócz tego, gdzieś tutaj był punkt dostępu. Gdzieś mi migał punkt dostępu wcześniej przedtem. Chyba z drugiej strony, jeżeli dobrze pamiętam. Kurde, no. Gdzie to było? Tutaj chyba. Tu jeszcze kamerka nieprzejęta. Punkt dostępu tutaj. Dobrze, zaglądamy. Cóż tam mają państwo do zaoferowania? Ojoj, ale kaszana.
Kurde, to nic do niczego nie pasuje, no. 9, 7A. 9, 7A. 9, tu nie wejdzie. Tu nie wejdzie. 9, 7A. Oj, 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 tu nic nie wchodzi. BD 7A. Dziewięć BD. No tutaj nic do niczego nie pasuje. Dobra. Zrobimy jeszcze raz. Powtórka. Może będzie łaskawsze losowanie. Albo i nie. Ho, ho, ho. 7A. 7A. No serio. To tak. 7A, FF. 1C, 1C. 7A, 7A. Tu już nie da rady. 7A, FF. Nie, 7A, FF, tak. 1C, 1C. 7A, 7A. F. No żeż ty, kurde! C1C, tak. C1C i tutaj tak. 7A, 7A. Ale tutaj no nie ma jak wyjść, no. Ale kaszana. No tu przecież nic do niczego nie pasuje. Jeszcze raz. No co za syf. BDFF 55FF 1C. BDFF 55FF 5FF i tutaj 1C9. Dobra, spróbujemy. BDFF 55FF BD1C9FF. Dobra, chociaż coś weszło. Już się chciałem zdenerwować, że nikt nie chce wejść. A drugi punkt dostępu był tutaj. Bardzo proszę i dzień dobry. To jest tak. Halo? Tu jest punkt dostępu. Tak, dzień dobry panu. Kłaniam się nisko. Cóż nam tutaj zaprezentuje? No, moje słabe serce. Przecież tu się można wykończyć. Nie no, szlak by to trafił, no. Jeszcze raz. Dziewięć, jeden C. Kurde no! 9, 1 C. 7 A. No szlak by... Nie, no ja się zaraz denerwuję.
Okej. Jeden C. BD, tak. 55. 9. Kurde, nie da rady. 55. No kurde, nie. Naprawdę coś mnie zaraz strzeli. 1C. I BD. Po czym 55. 9. BD, 9. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie pomylę. 1C. 1C. BD. 55. E9. BD. E9. Dobra, tyle weszło. Tyle weszło. Dobre i to. Otwieramy. Tutaj leżą. Leżą panowie znudzeni pracą. Kurde, no. Nie wiem jak u was, ale u mnie to się pracuje z reguły, a nie się leży i odpoczywa. A tutaj widzę, że wszyscy się pokładają i czekają na lepsze czasy jakieś, nie wiem. Tutaj jeszcze jakieś wejście zdolności techniczne. O! Dobrze, że chociaż zdolności techniczne mam. Na dosyć wysokim poziomie. Ale szału tutaj nie ma, no takie, że tak powiem, znajdźki standardowe. No ale niech będzie. A tutaj była siła. Oj! Aha, to zapis gry. Dobra. Tutaj coś znaleziono. Tutaj też coś znaleziono. Ja pierniczę, trochę sobie tego jest w środku. Otwórz. A to jest wyjście. Wyjście. Dobra. Militech, ciężarówka jakaś. Czy to wszystko? Nie, jeszcze nie wszystko. Jeszcze gdzieś coś leży. Tu jeszcze pan się chowa pod tym. A, okej, okay, rozumiem. Pytanie jeszcze jak to rozgarnę. Takiego dziwnego kąta. Zgarnąłem. Jakieś coś, co nie wiem. Aha, tu się otwierają bramy. Bardzo, bardzo mi przyjemnie. Tutaj coś? A nie, tu się przechodziło. Odnajdź suwa. A gdzie jest nasza suwa w takim układzie? Dobra, szukamy suwa. To naprawdę aż tak trzeba go poszukać, że jego nie ma? Jaka fajna fura. Drzazga. Woda. Torpa, instrukcja obsługi, to nie. No i co? I nie ma suwa? Ale jaja. A tu jest wyjście. Tu jeszcze coś zostawiłem. No przecież... Dobra. Jeszcze raz szukamy. Teraz już przeglądamy tak w miarę dokładnie wszystkie pomieszczenia. Tu nie ma co za specjalnie szukać, no bo tu nie ma nic. Tu jest jakiś pokój, nie wiadomo do czego. O, tutaj jakieś jest wejście, wyjście. Co to tutaj ciekawego jest? Ale numer. Gdzie ja jestem? Kanadyjski, lis płowy,
oraz królak florycki. Aha, dobra, jestem w innym pomieszczeniu po prostu i tyle. No i w dalszym ciągu szukamy suwa. Czy to jest to? To jest to. To czemu to mi się wcześniej nie wyświetlało? Przecież chodziłem koło niego. Ucieknij autem z warsztatu. Kamerę, zmiana kamery poproszę. Żebym widział, gdzie jadę. Powolutku, żeby go za bardzo nie porysować. Bo może się klient obrazi. Wróć. O, tu zauważyłem drobiazg do zebrania. Dobra. To by było na tyle. Przekaż suwa nomadom. Nomadom? To była kradzież dla nomadów? Ale numer. Niech by było. Daleko mamy? 500 metrów. To nie jest aż tak daleko. Skąd mi się to zadanie wzięło? Wydawało mi się, że to jest kontrakt od jakiegoś tego. Od jakiegoś fixera. A nie od nomadów. Czy? Nie będziemy szarżowali. Chociaż i tak już mamy 60 na liczniku. Ale kulturka, kulturka. Kulturka. Bardzo grzecznie. Tempem takim spokojnym, że tak to ujmę. Tu się zapisało. Do garażu, czy nie? Czy wystarczy się postawić? Zaparkuj suwa w garażu. No ja bym chętnie zaparkował. Tylko... O, co to mi tu teraz za numer? Kuźwa, co to tu się wyczyniło? V, potrzebuję twojej pomocy. Jestem tam, gdzie ostatnio. Nie każ na siebie czekać. Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? Halo? Lizzie? Ale jaja. Co tu się dzieje? Dobra, wyjdź z garażu. Po co wam to auto? Lubimy kurwa korporacyjny szny. A tak serio? Kto chroni granicę? No, Militech. To już sam połącz kropki. Co z tobą? Solo się ustawiłeś na wymianę z Valentinosami? Nie byłem sam. To co dokładnie się stało? Pierdolone skurwysyny się stały. Zastawili na nas pułapkę, jebani Valentinosi. I to was zaskoczyło? Aha! Zwijam się, człowieku, mam dość tej wycieczki. No, czyli co? Opuść ten teren. No, opuszczam. Dajcie mi wyjść gdzieś tutaj. Dobra. Zadanie skończone. To dzwoni? Pięknie, V. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nomadzi dziękują za pomoc. Zamykam kontrakt. A czyli to jednak było od fixera. To luz. Okej, okay, kontrakt zamknięty. 7200 wpadło. Prawie 7300. To dobrze, bo... nie wiem, pokażę wam już pal licho. Troszeczkę się pozmieniałem. Teraz jestem w takim dziwacznym kasku, bo się troszeczkę... Co tu mi tu? Dobra. Bo się troszeczkę pozmieniałem sobie troszeczkę parametry, ustawienia i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam cyberdeck. Cyberdeck mam taki, tu mam same legendarne z wyjątkiem wypalenia synaps, bo jeszcze nie nabrało mocy jeszcze. Za mało tego używam i jeszcze nie nabrało mocy legendarności. A tak same legendarne. No czaję się na lepszy system operacyjny. Ale no trochę to kosztuje, to po pierwsze, a po drugie muszę, znaczy w sumie nie ma znaczenia, bo mam 790 tysięcy na koncie, jak widzicie, ale muszę zorientować się po innych hyperdokach po Night City, może będą mieli coś lepszego. Także nie chcę wydawać pieniędzy na coś, żeby po chwili znaleźć coś trochę lepszego od tego, co właśnie kupiłem. I wydawać drugie pieniądze. Połażę, poszukam, popatrzę. I wtedy się okaże. Dobra. Pierdu.
dziennik. A co tutaj, co tu było? Szybka wędrówki głupca do krwi. Gdzie była kontrakty nagrania seryjne? Dzieło życia do warsztatu to nie. Coś chciała ta, jakiej tam było? Ta, Lizzy Weezy na czarną godzinę, tak? Czyli dalszy ciąg. Udaje się do wskazanego pokoju. To chyba jest to. 27 km. Ja pierdolę, jak to jest daleko. Dobra, polecimy. Tutaj jest, po drodze jest ten. Po drodze jest terminal do szybkiej podróży. Prawie po drodze. No po drodze, dobra. To tylko tak. Tu wyłączymy sobie... Oj! Wyłączymy sobie śledzenie tego punktu. Przestań śledzić, dobrze. Bo czasami się gra zawiesi i... Widzieliśmy miejsce docelowe. Czasami się gra zawiesi i śledzi mi to tak namiętnie, że nie mogę nic zrobić. Dobra. Lecimy w takim układzie, zobaczymy, co tam Lizzy Weezy, co temu nie ciekawego. Co tam jej się nadziało? Bo to tak wygląda, wygląda jakby ten jej cały tam kochać coś próbował z nią zrobić. Albo ona ma już jakąś paranoję. Dobra, Hotel Motel. Za dnia to tak wygląda trochę jakoś tak nędznie. I... Oj. A myślałem, że pani na mnie czeka. Okej, bo się już przestraszyłem. Nie. Zatem do góry, tutaj piszą do mnie. Trudno, niech piszą. Lecimy do Lizzy Weezy. O co? Aha. Zaczynam rozumieć, skąd ten pośpiech. Byłam zła. Popchnęłam go. Te pieprzone ręce. O Boże. Miałeś kiedyś tak, że obudziłeś się w środku nocy i przez chwilę nie wiedziałeś, kim jesteś? Albo inaczej, w ogóle nie czułeś, że jest jakieś... Ja mam tak cały czas. Co chwilę i ta pustka, niemoc. Przestałam czuć, widzieć, tworzyć. Chciałam z nim po prostu zerwać, wiesz? Powiedzieć mu, że ma zniknąć z mojego życia. Ale sama nie wiem jak, kiedy. Czy już pożałowałaś sobie? Obejrzyj, obejrzymy na gościa. Cholera, facet jest zmasakrowany. Rany nie zostały odniesione w wyniku samoobrony. Dusiłaś go, Lizzy. Powoli. Aż w końcu zmiażdżyłaś mu kręgi. Byłam zdenerwowana. Musiałam stracić nad sobą kontrolę. Okej, porozmawiaj z Lizzy. Czyli Liam rzeczywiście miał powody, żeby się ciebie bać. Ja nie chciałam, rozumiesz? Nie chciałam. Może. Dla niego to już nie ma znaczenia. Podejście. Chodzi o ciało, tak? Dlatego po mnie zadzwoniłaś. Tak, ja... To się nie może dostać do prasy. Rozumiesz? To by była... Co? To historia, którą żyłby cały świat. O pokusie, którą daje władza nad czyjąś pamięcią. O tym, że człowiek to tylko zbiór bitów, które można dowolnie kopiować i powielać. Kopiować i powielać. Lizzy, skup się do cholery. Co z ciałem? Nie wiem, wszystko mi jedno. Wywieź się gdzieś, spal. Zapłacę.
No, ona jest taka szczurnięta jednak, mimo wszystko. Dobra, zajmiemy się, trudno. Okej, zajmę się tym. Możesz spać spokojnie. Spać? Nie będę spać. Nie muszę spać. Dziękuję ci, Liam. Nie zdajesz sobie z tego sprawy, ale podarowałeś mi coś pięknego. O czym ty do cholery mówisz? Idź już, Vi. I weź go za sobą. Ja pierdzielę, ale jazda. No, bierzemy typa. Ktoś powinien sprawdzić, co się z tobą dzieje, Lizzie. Ktoś, komu ufasz. Ale... Podoba mi się, co się ze mną dzieje. Miło było cię poznać, Vi. No już, idź. Weź, człowieku, zejdź mi. Połóż się jakoś normalnie. Bo nie mogę cię... O, teraz lepiej. Teraz lepiej. Oj, oj, kto dzwoni? Ty skurwysynu. I co, jesteś z siebie zadowolony? O co ci chodzi? Przez ciebie wszystko się zjebało. On zwątpił, wahał się, kurwa. Nie złapaliśmy tego. To wasz problem, nie mój. Po co pozwoliłam ci z nim rozmawiać? Ugotowałeś go! Ty skurwysynu, zniszczę cię! Zrujnuję twoją reputację! No, coś takiego. Pozbądź się ciała. Gdzie tutaj? Do śmietnika? No tak, do śmietnika w sumie, no. No okej, okay. I zadanie ukończone. Pytanie, co tutaj Lala będzie chciała ze mną wyczyniać, ta, która dopiero co do mnie dzwoniła. Tak. Czy to już przeleciało? Nie, już nie znajdę tego. Dobra, trudno. Dziękujemy. No, czyli nic się nie stało. Dobra, skoro nic się nie stało, to tym optymistycznym akcentem zakończymy sobie odcinek. Zobaczymy się oczywiście w następnym. Zapraszam. Będzie mi miło, jak będziecie mi towarzyszyli. No, a tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, cześć.